Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tu Paula z kanału Trening Fitness. Dzisiaj trening dla pań. Zajmiemy się ujędrnianiem biustu, poćwiczymy mięśnie klatki piersiowej, które odpowiadają właśnie za ujędrnienie i podniesienie biustu oraz mięśnie grzbietu, które zadbają o naszą prawidłową postawę ciała. Do dzisiejszego treningu przygotuj hantle lub butelki z wodą oraz matę lub coś innego, na czym możesz się położyć. Możesz wykonać ten trening jako osobny lub dołączyć go do dowolnego innego zestawu ćwiczeń. Sam ten trening zawiera króciutką rozgrzewkę i krótką mobilizację klatki piersiowej, więc jeśli jesteś już gotowa, to od razu zaczynamy. Ok, ustaw stopy troszeczkę szerzej niż biodra. Otwórz ramiona, otwórz klatkę piersiową, pociągnij dłonie daleko do tyłu, zrób wdech nosem. Z wydechem łączymy dłonie i mocno naciskamy jedną dłonią na drugą, tak żebyś poczuła, jak mięśnie klatki piersiowej się napinają. Tutaj robimy wdech, z wydechem łączymy dłonie. Wdech rozciągnij, z wydechem mocno napnij. Wdech, wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Pamiętaj, że nie tylko łączysz dłonie, ale jeszcze musisz mocno nacisnąć jedną ręką na drugą. Wdech, wydech. Plecy proste, klatka piersiowa do przodu. I powtórzymy jeszcze 4 razy. 3. 2. Tak jest. Jeszcze raz. Mocno. Pięknie. Przenieś ramiona szeroko do boku. Skieruj kciuki do tyłu za siebie. Małe palce delikatnie w górę. Wdech. Z wydechem opuść barki, opuść ramiona. Delikatnie zaokrąglij plecy. Wdech. Wydech. Wdech nosem. Wydech ustami. Obszerny ruch. Tak jest. Super. Jeszcze 8. 7. 6, 5, 4, 3, tylko 2 i ostatni raz. Ok, wyciągnij ramiona do góry, wdech, z wydechem rozluźnij ramiona, rozluźnij barki, przygotuj teraz tylko prawe ramię, wyciągnij ramię po skosie przed sobą, następnie unieś po skosie w górę, otwórz mocno klatkę piersiową, pociągnij bark do tyłu. Wydech ustami, wdech nosem. Super, jedziemy razem. 10 powtórzeń. 9. 8. Mocny ruch. 7. Jeszcze 6. 5. 4. 3. 2. Powtórz ostatni raz. Tak jest. Zmień stronę. Po skosie jedziemy w górę. I 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Powtórz ostatni raz. Super. Rozluźnij ramiona, rozluźnij barki. Bierzemy hantle lub butelki z wodą. Ok, ustawiamy stopy na szerokość bioder, nogi są delikatnie ugięte w kolanach, klatka piersiowa do przodu, kciuki z hantlami skierowane na zewnątrz, z wydechem przenosimy ramiona do przodu, ramiona są delikatnie ugięte w łokciach, wdech opuszczamy w dół, wydech łączysz przed klatką piersiową, wdech opuść, wydech ustami, wdech nosem, proste plecy, unieś w górę, tak jest. Napnij mięśnie klatki piersiowej, wydech, wdech, jeszcze, wydech ustami, wdech nosem, super, jeszcze ostatnie powtórzenia, wysoko hantle, powtórz ostatni raz. Ok, świetnie. Teraz unieś przedramiona do góry. Łączymy hantle. Z wydechem unosimy łokcie w górę. Wdech opuszczamy w dół. I tylko tyle. Króciutki ruch. Góra i dół. Jedziemy. Wydech, wdech. Łokcie wąsko. Brzuchy napięte, plecy proste. Klatka piersiowa do przodu. I tylko tyle. Ramiona są cały czas ugięte w łokciach. Tak jest. Mam nadzieję, że czujesz, jak pracują mięśnie klatki piersiowej. W tym ćwiczeniu pracują również barki.
Tak jest, trzymaj proste plecy, jedziemy razem do końca. Wydech, wdech. Dawaj, dawaj, jeszcze góra. Góra, ostatnie powtórzenia. Wyżej, wyżej. Tak jest. Powtórz ostatni raz. Pięknie, super, brawo. Teraz nogi delikatnie ugięte w kolanach. Opuść dół, plecy są proste. Z wydechem przenosimy ramiona szeroko do boku. Ściągamy łopatki. Wdech opuszczamy w dół. Wzmacniamy mięśnie grzbietu. Otwórz klatkę piersiową, przenosząc ramiona do boku. Mocno ściągaj łopatki. Otwieraj klatkę piersiową. Wydech ustami, wdech nosem. Proste plecy. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Jeszcze. Wydech, wdech. Wydech ustami, wdech nosem. Dawaj jeszcze. Wydech, wdech. Ostatnie powtórzenia przed tobą. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Okej, okay, świetnie, super. Odłóż hantle na bok. Przechodzimy teraz do klęku. Hantle będą nam jeszcze potrzebne, więc są w pobliżu maty. Zejdziemy do planku, czyli do podporu na kolanach dzisiaj, tym razem w wersji łatwiejszej. Dłonie ustawiamy na szerokość barków, plecy proste, mocno napięty brzuch i schodzimy raz na jedno, na drugie przedramię, wracamy do góry i to samo powtarzamy od drugiej strony. Brzuch jest mocno napięty, plecy są proste. Raz jedną, raz drugą stroną. Trzymaj mocny brzuch, napięte pośladki. Mocno pracuje klatka piersiowa, ale również inne partie mięśniowe i mam nadzieję, że to czujesz. Jedziemy jeszcze razem. Wydech, wdech. Ostatni raz. Super, ok. Zostajemy w tej samej pozycji, tym razem opuść stopy na podłogę. Dalej plecy są proste, brzuch mocno napięty. I zrobimy pompkę, wychodząc na przemian. Raz jedną, raz drugą dłonią poza matę. Klatką piersiową celuj dokładnie między dłonie. Nie schodzimy zbyt nisko. Wdech nosem i wydech w górę. Jeszcze. Nie spiesz się, powolutku. Precyzyjny ruch, mocno napięty brzuch, dół, góra. Odepchnij się mocno od podłogi. Tak jest, wdech, wydech. Mocno angażujemy mięśnie klatki piersiowej. To właśnie one odpowiadają za ujędrnienie biustu. Dawaj jeszcze ze mną. Ostatni raz. Super, pięknie. Bierzemy teraz hantle i zejdziemy do leżenia tyłem na macie. Kręg po kręgu. Idziemy w dół. Leżymy na plecach. Ustawiamy stopy kolana na szerokość bioder. I z wydechem rozpiętki łączymy hantle nad klatką piersiową. Małe palce, dłoni zbliżają się do siebie. Mocno napnij klatkę piersiową i wdech rozluźnij. Wydech. Wdech. Jeszcze raz. Wydech i wdech. Super. Ściągaj małe palce do siebie. To jest krótki zestaw ćwiczeń, ale bardzo intensywnie pracujemy nad jedną partią mięśniową. Więc jestem przekonana, że to poczujesz. Wydech. Ściągaj mocno hantle do siebie. Mocny brzuch. Jeszcze. Wydech, wdech. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Ok, super. Łokcie szeroko do boku. Teraz podobne ćwiczenie, z tym, że wypychamy hantle w górę, ale ich nie łączymy. I wdech, opuszczamy łokcie nad podłogę. Wydech, wdech. Góra i dół. Plecy są przyklejone do maty. Szeroko łokcie i tylko prostujesz ramiona. Nie łącz hantli. Wydech, w górę, wydech. Jeszcze.
wysoko ramiona. Wydech ustami, wdech nosem. Góra. Góra. Super. Do końca ostatnie powtórzenia. Zostań ze mną jeszcze, jeszcze. Wydech, wdech. Ostatni raz. Okej, okay, pięknie. Ostatnie ćwiczenie w tym zestawie. Przenosimy ramiona do boku, kciuki są skierowane na zewnątrz, małe palce blisko ciała, ramiona delikatnie ugięte w łokciach i z wydechem unosimy hantle, delikatnie ściągamy nad biodrami. Jedziemy. Ramiona ugięte w łokciach, ściągaj hantle nad biodrami. Tak jest. Mocno. Ciągnij hantle do siebie. Małe palce do środka, kciuki na zewnątrz. Pracuje klatka piersiowa. Dawaj jeszcze. Wydech. Wydech. Super. Jeszcze, jeszcze. Wyraźny ruch. Ostatnie powtórzenia. Ostatni raz. Tak jest, super, brawo. Odkładamy hantle, przyciągnij jedno kolano, napnij brzuch i kręg po kręgu, unieś tułów do góry, przejdź teraz do siadu skrzyżnego przodem do mnie, rozciągamy jeszcze mięśnie klatki piersiowej, przenieś ramiona szeroko do boku, pociągnij palce dłoni za siebie, ściągnij łopatki, klatka piersiowa mocno w przód. Mam nadzieję, że poczułaś, jak popracowała ta partia mięśniowa. Jeszcze chwileczkę przytrzymaj. Aby uzyskać maksymalny efekt, wykonuj ten zestaw ćwiczeń 2-3 razy w tygodniu. Tak jak wspominałam na początku, możesz dołączyć go również do innego zestawu treningowego. Teraz wyciągamy jedno ramię do góry, wysoko nad głowę. Rozciągamy cały bok. Popatrz do góry przez ramię. Szeroko wdech i z wydechem zmień stronę. Wdech nosem i wydech ustami. Ok, powolutku rozluźnij ramiona, rozluźnij barki. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten króciutki zestaw ćwiczeń na ujędrnienie mięśni klatki piersiowej. Jeśli tak, to koniecznie zostaw kciuka w górę. Pamiętaj również o subskrypcji mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco wszystkimi nowościami. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie, pa!